W Ewangelii Łukasza, 3 rozdział 21 i 22, czytamy, że Jezus przyjął specjalny chrzest Ducha Świętego po swoim chrzcie w Jordanie. Gdy Duch Święty stąpił na Niego w postaci gołębia. Ewangelia Łukasza 4:1 mówi, że Jezus przyszedł w pewne miejsce pełen Ducha Świętego. Podobnie Łukasza 4:14, a w Łukasza 4:18 czytamy słowa Jezusa: Duch Pański nade mną. Jezus miał chrzest Ducha, wiedział o tym. Faktem jest, że dokonywał swych wspaniałych dzieł i żył sprawiedliwym życiem przez moc Ducha Świętego. Istotnie jest dla mnie wiedzieć to, czy Jezus, bo ten dar jest dostępny również dla mnie. Czy wierzysz w to? A oto jeszcze coś. Jezus przyjmował każdego dnia nowy chrzest Ducha Świętego. Po wielu godzinach spędzonych na rozmowie z Ojcem, Jezus wychodził co rano do ludzi, niosąc im światło z nieba. Codziennie otrzymywał nowy chrzest Ducha Świętego. Jeśli Jezus tego potrzebował, będąc Synem Bożym, to jak sądzicie, czy ktoś inny oprócz Niego potrzebuje chrztu Ducha Świętego? Czy miałbym iść przed siebie, nie zważając na tę sprawę lub spychając ją do rangi jakiegoś przejawu fanatyzmu? Nie ma powodu, abym miał przyjąć tego rodzaju postawę. Kolejne pytanie. Jak wielu może otrzymać chrzest Ducha? Efezjan 5:18. Oto polecenie Pawła. I nie upijajcie się winem. Czy wiecie, wierzycie w to? Czy akceptujecie to? To jest polecenie. Dobrze, jeśli jest ono prawdą. I to... Druga część tekstu mówi tę prawdę, ale bądźcie pełni Ducha. Czy to jest prawdą tak samo jak pierwsza część? Dobrze, tak właśnie myślał Paweł w tej sprawie. Dzieje apostolskie, 2 rozdział 38-39 nie ograniczają chrztu Ducha Świętego do jakiegoś grona sędziwych osób. Czynią go doświadczeniem dostępnym dla każdej osoby. A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica odnosi się do nas i do naszych dzieci oraz do wszystkich, którzy są z dala. Ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Idąc za słowami powoła, odkryjecie, że oznacza ono powołanie do zaakceptowania Bożego planu zbawienia, powołanie do nawrócenia i do przyjęcia ofiary Jezusa. Tak więc obietnica obejmuje wszystkich, nawet tych, którzy są z dala. Obejmuje ona wszystkich, którzy zostali wezwani do pokuty i nawrócenia. Jak wielu więc obejmuje? Wszystkich. Pan nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale żeby wszyscy byli zbawieni, w tym i dzieci. Tak więc dziewczęta i chłopcy. Ta obietnica chrzest Ducha Świętego jest również dla was. Dobrze. A teraz chciałbym rozważyć kolejną rzecz. Zwróćcie uwagę na cztery teksty mówiące o działaniu Ducha Świętego. Oczywiście Duch Święty musi być obecny w jakiś sposób w życiu człowieka, gdyż w przeciwnym razie człowiek ten nie należałby do Boga. Możecie o tym przeczytać w Rzymian 8:9. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Tak więc musimy w jakimś stopniu mieć Ducha, aby być chrześcijanami. Są jednak cztery stopnie działania Ducha Świętego. Pierwszy. On ma przekonać świat o grzechu. Tym działaniem Duch Święty objęty jest cały świat. Nikt nie jest wyłączony poza jego nawias. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nie będziemy więc zatrzymywać się nad tym dłużej, choć moglibyśmy jeszcze sporo na ten temat powiedzieć. 2. Drugą częścią działania Ducha Świętego jest nawrócenie grzesznika. Ewangelii Jana 3:3-15 znajduje się wypowiedź Jezusa w rozmowie z Nikodemem, z której Jezus udziela jasnych wskazówek dotyczących nowonarodzenia. Jeśli kto nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.
Tak więc nowonarodzenie jest częścią dzieła Ducha Świętego. Możecie się przeczytać również w liście do Tytusa 3:5. Chcę przeczytać ten tekst. Tekst 3:5 trzeciego rozdziału listu do Tytusa jest szczególnie dla mnie przemawiający. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjąc w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas od uczynków, nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienia przez Ducha Świętego. Tak więc Duch Święty jest zaangażowany w odrodzenie, odnowienie czy też nowonarodzenie. Drugi wiersz 12 rozdziału listu do Rzymian mówi, że On dokonuje tych rzeczy przez odnowienie naszych umysłów. Trzeci. Chcę przedstawić teraz trzeci stopień działania Ducha Świętego. Nad tym punktem zatrzymamy się nieco dłużej. Chcę wyjść na początku z założenia, które na podstawie ludzkiego doświadczenia jest dla was wszystkich, aż nazbyt oczywiście oczywiste, że osoba, która doświadczyła nowonarodzenia, niekoniecznie wolna jest od wszelkich nieprawości w postępowaniu. Czy wiecie, o czym mówię? Wielu ludzi przeoczyło ten fakt i dlatego czują się rozczarowani rzeczywistością. Wielu młodych ludzi czuje, że po nawróceniu powinni być zupełnie inni i nie powinni już nigdy mieć problemów, które mieli poprzednio. Wówczas nagle uświadamiają sobie, że jest zupełnie inaczej. Więc mówią, sądzę, że nigdy nie przeżyłem prawdziwego nawrócenia i nie wiem, jak je przeżyć. Potem popadają w duchowe otępienie na resztę życia. Czyż nie jest tak? Zdaję sobie sprawę, że dla niektórych brzmi to jak herezja i dlatego powinniśmy zatrzymywać się dłużej nad tym, bo nowe serce po nawróceniu niekoniecznie jest sercem czystym czy oczyszczonym. Chciałbym powiedzieć przede wszystkim, czym jest nawrócenie. Nawrócenie jest nadnaturalnym działaniem Ducha Świętego na serce czy umysł człowieka, dający nam nową zdolność poznania i kochania Boga. I to jest wszystko, czym jest nawrócenie. Jeśli zostałem wyleczony z buntu przeciwko Bogu i nie walczę dłużej przeciwko Niemu, jeśli jestem po stronie Boga i nie walczę dłużej przeciwko Niemu, jeśli jestem po Jego stronie i chcę uczyć się o Nim, aby Go lepiej poznać, to jestem nawrócony. Duch Święty daje mi nową zdolność poznawania Boga, ale moje serce wciąż potrzebuje oczyszczenia. Spróbuję to lepiej udokumentować za chwilę. Teraz jednak chcę powiedzieć, że trzeci stopień działania Ducha Świętego, oczyszczenie serca i życia chrześcijanina, jest dokonywane przez to, co nazywamy zamieszkaniem Ducha Świętego w sercu. W Rzymian 8 rozdział 9-11 czytamy. Ale nie jestem w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w nas. A jeśli Duch tego, którego Jezus wzbudził z martwych, mieszka w nas, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi nasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w nas. Wiecie, byłem w głębi poruszony pieśnią, którą chór śpiewał kilkanaście minut temu. Co za poselstwo, jak piękne przekazane. Nie powinniśmy być ospali. Potrzebujemy zmiany życia, ale jak ma ona nastąpić? Przez Ducha, który jest teraz, w sensie duchowym, wzbudził nas do nowego życia, dosłownie wzbudzi nas do wiecznego życia w przyszłości. W Ewangelii Jana 14:15-16 czytamy słowa Jezusa. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, a co czyni ów Pocieszyciel? Przebywa wśród was i w was będzie.
W 1 do Koryntian 3,16 i 6,19 Paweł mówi o ludzkim ciele jako o świątyni Ducha Świętego, w której przebywa on, dokonując oczyszczenia chrześcijanina ze wszelkiej nieprawości. Oczyszczenie zaczyna się przy nawróceniu, ale może trwać przez długi okres. Nowe serce niekoniecznie jest więc sercem oczyszczonym. Jest jednak zbawionym sercem, a człowiek jest zbawiony od momentu, gdy przyjął Chrystusa i zaczął go poznawać lepiej, tak długo, jak podtrzymuje to doświadczenie i zależność. Oto komentarz książki, którą wielu z was pewnie czytało, Życie Jezusa. Grzechowi można się będzie przeciwstawić i odnieść nad nim zwycięstwo jedynie za pośrednictwem trzeciej osoby bóstwa, która przebywała na ziemi z niezmierzonymi zasobami energii, ale za to w pełni opiera się na mocy Bożej. Duch Święty wprowadza bowiem w życie to wszystko, czego na ziemi dokonał Odkupiciel. Za sprawą Ducha Świętego nasze serca doznają oczyszczenia, a wyznawcy Boga wcielają się w Jego świętą istotę. Chrystus zesłał Ducha Świętego jako siłę Bożą, która będzie pomagała nam przezwyciężać odziedziczone i nabyte złe skłonności. Trzecią częścią dzieła Ducha Świętego jest więc oczyszczenie serca chrześcijanina przez zamieszkanie w nim. Czwarty punkt. O czwartym stopniu działania Ducha Świętego czytamy w Dziejach Apostolskich 1:8. Możemy nazwać to wyposażeniem w moc do składania świadectwa. Ważne, a nawet bardzo ważne jest to, aby pamiętać, że nikt nie przyjmuje czwartego stopnia manifestacji Ducha Świętego, mocy do składania świadectwa, dopóki nie doświadczy trzeciej manifestacji Ducha, mocy oczyszczającej życie. Osoba, której życie nie zostało oczyszczone, nie otrzyma chrztu Ducha w jego pełnym wymiarze. Niebezpieczne jest więc dla każdego oczekiwanie na chrzest Ducha Świętego. Jego dary i nadnaturalne duchowe manifestacje, podczas gdy osoba ta nie dokonała najpierw w swym życiu oczyszczenia. Jeśli człowiek wpada w pułapkę polegającą na szukaniu jakichś szczególnych manifestacji, zanim jego życie będzie oczyszczone, a to oznacza zwycięstwo nad wszystkimi grzechami, których jest świadom, wówczas diabeł może doprowadzić, odpowiedzieć na jego modlitwy i dać mu coś z gruntu błędnego i fałszywego. Oto jeden z głównych wniosków, do których dochodzimy w wyniku naszego studium. To jest kulminacyjny punkt naszego drugiego wykładu. Jeśli nie jesteście pewni, że odnieśliście zwycięstwo nad wszystkimi znanymi wam grzechami w waszym życiu, nie idźcie szukać żadnych szczególnych manifestacji mocy Ducha Świętego. Nie czyńcie tego, powtarzam, nie czyńcie tego. Czy rozumiecie mnie? Przeczytajmy świadectwa do kaznodziejów. To przez wyznanie i porzucenie grzechów, gorliwą modlitwę i poświęcenie się Bogu, pierwsi uczniowie przygotowali się na wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. To samo dzieło, lecz w większym stopniu, musi być wykonane teraz. Tragiczne jest to, że wielu tak członków Kościoła Bożego doświadczyło jedynie pierwszego etapu działania Ducha Świętego. Nowonarodzenia. Dzięki Bogu za to, ale czy nie jest złem, jeśli ktoś pozostaje w takim stanie 10, 20, 30 czy 40 lat? Czy nie jest to tragiczne? Owszem, jest. Oto dlaczego mamy zimne zbory, oto dlaczego mamy Laodyceję, oto dlaczego ludzie z zakłopotaniem mówią o głębokich sprawach duchowych, a młodzi odchodzą na zewnątrz w poszukiwaniu czegoś lepszego. Musimy doświadczyć działania Ducha jako tego, który oczyszcza nasze życie i tego, który ostatecznie chce nas wyposażyć w moc do składania świadectwa. Tu chcę powiedzieć coś jeszcze na temat związku oczyszczenia życia ze świadczeniem. Możecie utracić dary Ducha Świętego, nawet jeśli wcześniej je posiadaliście. Wiecie jak? Oto cytat z książki, którą wszyscy macie w swoich biblioteczkach. Wielki bój. Świadome popełnianie grzechów zagłusza głos Ducha Świętego.
ktoś zapyta. Jak długi czas musi upłynąć od nowonarodzenia do chrztu Ducha Świętego? Jak długo to trwa? Ktoś inny powie. To zbyt długo, poddaję się. I dobrze, niektórzy dostają z tego powodu, odstają od tego powodu od zboru. Jest to pytanie, na które niełatwo powiedzieć. U Pawła trwało to 3 dni. Najwyraźniej był nawrócony na drodze do Damaszku, ale dopiero po 3 dniach za pośrednictwem Ananiasza przyjął chrzest Ducha Świętego. Piotrowi, innym apostołom, zajęło to 3 lata. Czy zauważyliście kiedykolwiek, że życie apostołów nie zmieniło się zbyt wiele w tym czasie? Gdy chodzili oni z Jezusem, wciąż spierali się ze sobą, rywalizowali aż do ostatniej wieczerzy. Czy nie było tak? Doznali nowonarodzenia, ale ich życie nie zostało oczyszczone. I tak ten po raz kolejny wskazuje, jaka przestrzeń może dzielić nowonarodzenie od zmiany życia. Tak więc w przypadku Piotra i jego towarzyszy trwało to około 3 lat. Ciekawe jest jednak to, że trwało to tym krócej, im lepiej rozumiecie potrzebę zmiany życia, chrztu Ducha Świętego, im lepiej wiecie, jak do tego doświadczenia podejść. 6 tygodni minęło od czasu, gdy Piotr klął i przysięgał, że nie zna Jezusa, do dnia Pięćdziesiątnicy. To nie tak dużo, co? 6 tygodni? Ile potrzebował Jakub? 20 lat. Jeśli chcecie nauczyć się czegoś ciekawego, studiujcie jego życie. Od Betel, gdzie ujrzał drabinę z ziemi do nieba, do potoku Jabok, gdzie siłował się z aniołem. Okres przynajmniej 20 lat. Moment doświadczenia zupełnego oczyszczenia przez Ducha Świętego jest momentem całkowitego poddania się Chrystusowi. A w przypadku Jakuba poprzedziło go 20 lat przygotowań. A jak to było z Dawidem? Nie wiemy, ile mogło to trwać, ale wiemy, że po tym, jak cudzołożył z Berszebą i zamordował Uriasza, gdy prorok Natan przyszedł do niego i wskazał mu palcem, Dawid załamał się i napisał pokutny psalm 51. Powiedział, serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Prosił o coś, czego wcześniej nie znał, mówiąc, stwórz. To jest interesująca myśl, którą muszę jeszcze rozwinąć, gdyż odkryłem ją dopiero w tym tygodniu. Oczyszczenie przez Ducha Świętego jest momentem kryzysu, a nie jest procesem. Jest tak samo zwrotnym punktem w życiu wierzącego, jak i jego wcześniejsze nawrócenie. Dzisiaj nie macie go, a jutro już macie przez Ducha Świętego. Mówimy, że nie wierzymy w ewolucję, ale w stworzenie. Dawid powiedział, serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Podsumowując, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać chrzest Ducha Świętego? Powtórzmy krótko te 4 czy 5 punktów. Zaakceptować Chrystusa jako jedyną nadzieję zbawienia. Odrzucić wszystkie grzechy. Być posłusznym. Bóg dał swojego ducha tym, którzy są posłuszni, a to posłuszeństwo obejmuje nie tylko wierność jego przykazaniom, ale także powołaniu do służby w jego świadczeniu. Pragnąć tego. Czytamy Ewangelię Jana 7:37-39. Musimy pragnąć tego ponad wszystko. Nie wolno nam jednak pragnąć tego ze złych motywów. Nie bądźmy podobni do Szymona Czarnoksiężnika, który pragnął tego daru ze złych motywów. Jest tylko jeden właściwy motyw – uwielbienie Chrystusa. W końcu zaś musimy o to prosić. Bóg chce dać daru Ducha Świętego tym, którzy o to proszą. Tytułem podsumowania chcę przeczytać fragment z książki Życie Jezusa, mówiący o tym, że wciąż przed nami jest wielka potrzeba chrztu Ducha Świętego, o który powinniśmy zabiegać. Chrystus przyrzekł swojemu zborowi zesłanie Ducha Świętego i dlatego to przyrzeczenie w równej mierze dotyczy nas, co pierwszych Jego uczniów. Spełnienie tego przyrzeczenia, podobnie jak innych, było obłożone pewnymi warunkami. Dziś zwrócimy uwagę na niektóre z tych warunków. Widzimy stale ludzi wierzących i powołujących się na obietnicę daną przez Pana, rozprawiają oni o Chrystusie oraz o Duchu Świętym i nie otrzymują niczego w zamian.
Dzieje się to tak dlatego, że ludzie ci nie potrafią podporządkować swoich dusz pod przewodnictwo i opiekę niebios. Nie leży w naszej mocy posługiwanie się Duchem Świętym, bo to On jest powołany, aby z nas uczynić swoje narzędzia. Przez Ducha Świętego Bóg włącza ludzi do swej pracy. Albowiem Bóg jest, który sprawuje w nas chęci skutecznie wykonanie według upodobania swego. Jednakże w świecie istnieje wielka liczba ludzi, którzy nie chcą podporządkować się tym nakazom, ponieważ chcą sami kierować własnymi losami. Jest tak dlatego, że nie otrzymali daru z niebios. Duch Święty zsyłany bywa tylko na tych, którzy w pokorze wypatrują Boga w nadziei na pozyskanie Jego wskazań i łaski. Bóg chętnie spełnia ich prośbę i przyjmuje ich. W ślad za tym błogosławieństwem, przywilejem uzyskiwanym przez wiarę idą inne błogosławieństwa. Rozdawane one są odpowiednio do zasobów łaski Chrystusa, a On jest gotów obdarzyć każdą duszę według jej zdolności przyjmowania. Czy to nie brzmi tak, jakby było napisane specjalnie dla nas, przez Ducha Świętego? Potrzebuję tego, pragnę tego, pragnę wszystkiego, co Bóg chce mi dać, abym miał moc służyć Mu moim życiem? Czy to On też? Módlmy się. Drogi Ojcze, który jesteś w niebie, studiowaliśmy dziś wiele tekstów, więc uczyniliśmy to może nieco pobieżnie, ale chcemy przyjąć pełen obraz tego, co pragniesz uczynić dla nas. Przebacz nam, prosimy, że tak mało rozumiemy. Prowadź nas do doświadczenia pełnego oddania Tobie i Twojemu dziełu. Prosimy, uczyń nas gorącym Kościołem, w którym ludzie będą uwielbiać rozmowę o Jezusie, nie będą ci rzucić zakłopotani mówieniem o tym. Wyrwij z korzeniami to, co jest w nas złego i co skłania nas ku światu. Przekonaj nas, nawróć nas na nowo, oczyść nas. Prosimy Cię, daj nam moc do służby. Prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.